Cześć, witajcie, dzień dobry. Witam Was na warsztatach mydlarskich. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić piękne, kolorowe i pachnące mydełko. A z czego zrobimy dzisiaj nasze mydełko? Z gliceryny. Tak wygląda gliceryna. Ja ją wcześniej rozpuściłam sobie w takim garnuszku. Co jeszcze będziemy potrzebować do tego, aby zrobić mydełko? Olejek zapachowy, barwnik oraz ozdoby. Ja wcześniej przygotowałam sobie ozdoby, takie małe mydełka. O, zobaczcie, kolorowe. To będą moje ozdoby. Potrzebuję też do tego kubeczek. Oraz foremki, różne kształty foremek. Ja dzisiaj wybiorę sobie kształt serduszka. I teraz uwaga, do mojej foremki wkładam dwie ozdoby, czyli dwa mydełka. Wybieram sobie zielone serduszko i żółtego lwa. Wkładam do środka i teraz uwaga. Zaleję tu za chwilkę gliceryną, ale najpierw dodam do mojego kubeczka, wleję do mojego kubeczka barwnik, trzy kropelki zapachu. Raz, dwa, trzy. Teraz wlewam do mojego kubeczka glicerynę. Wymieszam glicerynę z moim zapachem. I teraz przelewam to wszystko do foremki, ale uwaga, foremkę wypełniam tylko do połowy, ponieważ druga warstwa będzie to warstwa z kolorem. Zalewam. Zaczekam chwilkę, aż zastygnie. I teraz wybiorę kolor. Mam tutaj kolor, barwnik zielony. Do kubeczka trzy psiknięcia z koloru. Raz, dwa i trzy. Gliceryna i znowu wymieszam i zobaczcie, mam już zieloną glicerynę i wlewam znowu do mojej foremki. Jest. Teraz jak moje mydełko zastygnie, Wam pokażę mydełka, które już wcześniej przygotowałam. Zobaczcie, tutaj jest takie mydełko, serduszko. Samochody, delfinek, biedronka. I słuchajcie, jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego, słuchajcie, tak ważne jest mycie rąk. Dlaczego? Mycie rąk mydłem pomaga nam pozbyć się szkodliwych dla nas wirusów oraz bakterii. A czy wiecie, skąd w ogóle wzięło się mydło? Jako pierwsi najprawdopodobniej mydło wynaleźli starożytni Babilończycy. I słuchajcie, z czego w ogóle oni robili mydło? Z popiołu drzewnego, wody i tłuszczu zwierzęcego. A my nasze mydełko dzisiaj zrobiliśmy z gliceryny. Ja sprawdzam już teraz, czy moje mydełko jest już gotowe. Jeszcze chwilkę. No to słuchajcie, przez ile trzeba myć ręce, a przez ile minut trzeba myć ręce, aby pozbyć się wirusów i bakterii? Przez co najmniej 30 sekund. Jak to zrobić? Jak myć ręce przez 30 sekund? Najlepiej policzyć sobie do 30. Albo zaśpiewać sobie refren piosenki. Ja mam taki sposób na przykład. Pamiętajcie o tym, że bardzo ważne jest dokładne mycie rąk. Teraz słuchajcie, sprawdzę, czy moje mydełko jest aby na pewno gotowe. Jeszcze chwilkę, to pokażę Wam tutaj mydełko, o które wcześniej już zalałam. Uwaga, wyjmuję z foremki. Jest. Kolorowe i pachne.
pachnące mydełko. Życzę Wam, kochani, miłego dnia. I czy pamiętacie, z czego robiliśmy? Z czego robiłam mydełko? Z gliceryny. Dokładnie. Trzymajcie się. Pa!